poprzez działalność pana Sołtysa, który potrafił zmobilizować mieszkańców Marianki, stało się bardzo jasne i oczywiste, że tu w tej wsi znajduje się zabytek, który jest w centrum zainteresowania wszystkich tych, którzy się znają na sztuce budownictwa. Poza tym mieliście państwo zresztą w tej świetlicy okazję widzieć delegacje spoza Polski. Odbyło się specjalne seminarium. Jednym słowem, za to wszystko, za tę dużą zdolność mobilizowania, przekonywania ludzi, chcieliśmy panu Sołtysowi serdecznie podziękować. Kończy się kadencja pana Sołtysa. Ponad 30 lat, 33 dokładnie, pan Stando jest Sołtysem, bo w dalszym ciągu jest. No i nie tylko Sołtysem, bo także radnym, przez kilka kadencji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku. Jednym słowem, za ten wielki trud chcieliśmy podziękować, ale jednocześnie podziękować wszystkim państwu za to, że potraficie się tak zmobilizować i wiele tutaj społecznych kwestii osiągnąć. Dziękuję bardzo. Pozwolę pan. To są skierowane słowa do mieszkańców Marianki. Człowiek jeden może nie wierzy. Powiem krótko, w jedności siła i w jedności sukces. Na ten sukces, to nie Stefan Stando, przez 33 lata pracował, to pracowali mieszkańcy wsi Marianka. I za to im serdecznie dziękuję. Jak jeszcze raz powtórzę za te słowa skierowane pod moim adresem. Państwa, pan Stefan Stando jest prezesem Ochotniczej Straży i Pożarnej, także tutaj na ręce ducha i prezesa i wszystkich strażaków, którzy są obecni w tej sali, słowa i podziękowania za ich wielki trud, ofiarność i zaangażowanie. Także Lwowi jeszcze raz dziękuję bardzo i jestem o tym przekonany, że i Ochotnicza Straż Pożarna w Mariance zawsze była uznawana za jedną z lepszych i tak będzie. Ostatnio było się zebranie strażackie. Strażacy znów powołali swój zarząd. Na czele, tak jak już powiedziałem, stanął Stefan Stando, a naczelnikiem jest pan Golański Jan. Także jeszcze raz ruchowie i strażacy z całego serca podziękowanie za wasze wielkie zaangażowanie na rzecz wsi, ale i nie tylko na rzecz wsi, dlatego że pracujecie na rzecz miasta i gminy Pasłęk, a jak trzeba, to pojedziecie także do innych wsi powiatu Mazowieckiego. Została pani nowym sołtysem wsi Marianka. Bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Trudna funkcja. Bardzo. Dużo pracy. Wieś podzielona. Jakie będą pierwsze działania nowego sołtysa? Chciałabym najpierw starać się pogodzić tą wieś. Najpierw. A później zobaczymy, co będzie dalej. Także jest atmosfera bardzo nieciekawa we wsi. No, myślę, że to będzie ogromne zadanie do spełnienia.